Ziemniaki nacinamy, nie przekrawając ich do końca, co około pół centymetra. W nacięcia wkładamy plasterki wędzonego bocznu. Wkładamy do natłuszczonego naczynia żaroodpornego, dodajemy tymianek. Wkładamy do rozgrzanego na 180 stopni piekarnika na około 50 minut. Do śmietanki wybijamy jajko, doprawiamy solą oraz pieprzem i dokładnie roztrzepujemy. Na koniec dodajemy parmezan. Polewamy ziemniaki i wstawiamy ponownie do piekarnika na około 20 minut. I gotowe! Smacznego!